cześć, wszystko jest ze mną ok, żyję, mam się dobrze. Właśnie skończyłem pracę, jest piątek 13 maja, czekam na kumpla i jadę do Polski na weekend w celu kupienia motocykla, bo znalazłem interesującą mnie ofertę. I jadę go oglądać w niedzielę, bo gościu teraz jest w Norwegii i z Norwegii dopiero jedzie po robocie. Także niestety sobota, ale nie da rady. Także tylko niedziela, ale w niedzielę gdzieś z 10 rano, także jeszcze zdążę coś ponagrywać. Widzicie na pewno lepszą jakość, kupiłem sobie sprzęt do nagrywania, bardzo fajny. Ale to zobaczycie w następnych filmach. I co tu mogę jeszcze tak na szybko powiedzieć? Nie zdradzę wam, co to będzie, bo to jest niespodzianka. Ale będzie grubo, będzie grubo. Zrobię na pewno filmik, jak jadę kombinezon kupić, bo nie mam nic. Także to jest tak na szybko, w ogóle to nie jest przemyślane, więc jak gadam coś głupiego, to nie przejmujcie się tym. Dawno nie gadałem do obiektywu, także też to jest dla mnie trochę krępujące, stresujące. Co, jestem spakowany, czekam, już się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że ten motocykl będzie dobry, w dobrym stanie. Z tego, co mi wiadomo, ma tam jakieś mankamenty z wyglądem, ale nie obchodzi mnie. To ważne, żeby był silnik ok i żeby dobrze służył. Pogodę mam bardzo fajną w Belgii teraz. Cały tydzień jest praktycznie po 26 stopni. W pracy jest straszna gorączka, ale niestety się kończy w weekend. Od jutra jest lipa i z tego, co widziałem w Polsce, to samo. Także ma być deszcz i prawdopodobnie będę jechać w deszczu w niedzielę. Oczywiście wyplusz to. No ale mimo tego, jeżeli będzie deszcz, no to trudno, no co zrobisz. No i co? Pokażę wam może jeszcze mój super fajny widok. Z okna. O, takie badziewy. To skrzyżowane, dużo wypadków jest. Okej, dobra, wracamy do środka. Okej, ostro się jest. Także czekajcie, no, ruszamy w końcu z kanałem. Ja też, mi jest głupio, że tak zaniedbałem to i tak dalej, ale mam też straszne problemy z internetem tutaj. Mam darmowy internet i jeżeli chodzi o upload filmów, to nie da rady. Naprawdę, nawet minutowy film uploaduje mi się z 2 dni. Serio. Także zawsze co coś wrzucałem z Belgii, to szedłem do kolegi i on mi tam jakoś zawsze udostępnił ten internet i jakoś to szło. Ale jeżeli teraz przyjadę motocyklem do Belgii, no to już będę zmuszony, żeby sobie zamówić ten swój internet i żeby był ok, i żeby wszystko fajnie, sprawnie chodziło, bo jeżeli chodzi o sprzęt, to naprawdę są duże zmiany. Będzie dużo szybciej coś wszystko się tworzyło, bo mam nowy komputer, mam nowy aparat z zajebistą jakością. Ale to już mówiłem, się o tym przekonacie w przyszłych filmach. No i tyle. Do zobaczyska. Zrobię może jeszcze jakiś filmik z trasy. Tyle, trzymajcie się. Siema. Salut. Jest godzina 5 rano, droga masakryczna, wszyscy, nie wiem, chyba jechali na ten weekend, bo w poniedziałek jest wolny i korki ogólnie masakra, bardzo duży ruch na drodze, w sumie wypadków to chyba żadnego nie było, no ale mimo wszystko, że taki ruch był i zwężki na autostradach, to były korki. Także z 5 rano jaj spać. Jutro nagrywamy nowe filmy. W sumie tyle. Trzymajcie się. Yo.